Witam na kanale Yellow Smile. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać nawilżacz powietrza Philips HU4803. Jest to taki nawilżacz Philipsa proponowany do pomieszczeń do około 25-30 metrów kwadratowych i ma on na celu, że tak powiem, zapewnienie odpowiedniej wilgotności w powietrzu nawet do powiedzmy 60%, bo taki ma zakres pracy. Jak on działa, co to jest i jak to się sprawuje, zaraz wszystko opowiem, ale zacznę może od początku. Czyli tutaj najpierw może dam bliżej, żeby było widać. Załączamy sobie urządzenie. Jest to bardzo proste, jest guzik power, załączamy urządzenie i następnie mamy możliwość pracy w kilku trybach. Pierwszy tryb, który teraz widać, ta jedna fala niebieska, to jest tryb taki delikatny, najcichszy, praktycznie nie da się usłyszeć pracy tego urządzenia w standardowych dziennych warunkach. Następnie mamy dwie fale, już teraz czuć dosyć intensywny podmuch, natomiast nie jest to nawilżacz ultradźwiękowy, tylko jest to nawilżacz ewaporacyjny. On jest zdecydowanie lepszy z tego tytułu, że ultradźwiękowe nawilżacze mają to do siebie, że generuje się taka para. I para zazwyczaj za jakiś czas opada nam na powierzchni, na której stoi nawilżacz. I powietrze nie jest nawilżone, ale mamy jedynie mokrą plamę wokół urządzenia. Tutaj takiej sytuacji nie ma. Mamy naprawdę do czynienia z tak zwaną nano cloud, czyli nano chmurą. Ona nam generuje tak drobne cząsteczki wody, że one bez problemu przenikają do powietrza w pomieszczeniu. Tu jeszcze, jak jestem przy tym punkcie, mamy wskaźnik poziomu wody. Jak to uzupełniamy, zaraz pokażę. No i teraz powiedzmy, włączamy go na ten najsilniejszy, najmocniejszy, najszybszy tryb. Teraz już faktycznie słychać pracę. Jest tutaj wbudowany termohigrometr, który teraz nam pokazuje stan. Mamy 41-42% wilgotności. Możemy zadać ograniczenie. Teraz zadałem ograniczenie do 40 w pomieszczeniu. Automatycznie się wyłączył, co od razu widać, ponieważ mamy to, ten poziom osiągnięty. Włączam 50, chcę mieć 50, nawilżacz od razu się włącza, ale chcę mieć 60, tak? No tak zdrowo zalecane jest, żeby w pomieszczeniu panowało od 40 do 60% właśnie wilgotności. Jeśli ta wilgotność jest niższa, dzieci i dorośli często chorują na przykład na tematy związane z drogami oddechowymi. Mogą to być katary, zapalenie gardła, krtani, anginy, tego typu rzeczy. Generalnie błona śluzowa człowieka lepiej reaguje na to, jak powietrze jest w pomieszczeniu nawilżone i zapobiega to rozwoju drobnoustrojów, bakterii, wirusów, które gdzieś tam mogą przeniknąć do naszego ciała. Kolejną rzeczą jest timer. Możemy ustawić pracę przez godzinę, 4 godziny, 8 godzin. Po tym czasie urządzenie samoczynnie się wyłączy. Możemy włączyć tryb auto. To jest zazwyczaj tryb stosowany w nocy lub ten z jedną falą, ponieważ są to tryby zdecydowanie najcichsze. Wiadomo, trzeba liczyć się z tym, że wydajność będzie wtedy niższa, to znaczy jeśli mamy tutaj ten księżyczek, księżyc, to on pracuje na najniższym obrocie i te dobicie tej wilgotności w powietrzu zajmie mu zdecydowanie dłużej, tak? Więc na przykład przed spaniem w pomieszczeniu włączamy tryb maksymalny. Takie pomieszczenie jak klasyczna sypialnia 20 metrów kwadratowych, 25 metrów kwadratowych bez problemu się nawilży, nawet jeśli mamy w domu system rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej, który ja też mam, to mimo wszystko nawilżacz jest w stanie nadążyć nad tym wyciąganym powietrzem, no i wtedy
i wtedy działa to wszystko bez problemu. Dobrze, ja go teraz wyłączę, pokażę Wam, jak on wygląda w środku. W środku mamy filtr. Jest to taki specjalny filtr, oczywiście trzeba go wymieniać co pół roku, raz w tygodniu czyścić. Woda i tyle. Nie ma tu nic nadzwyczajnego. U mnie widać na filtrze trochę sierści od psa, bo mamy psa, to też od razu to wszystko widać. Da się to oczywiście wypłukać. Dolewamy zwykłej wody, nakładamy to, włączamy przycisk power i urządzenie pracuje. Wygląda naprawdę dobrze, w nowoczesnych wnętrzach nie ma problemu, zawsze się gdzieś wkomponuje, jest też w wersji kolorystycznej czarnej, jest w tej wersji kolorystycznej. Zazwyczaj ten zbiornik wystarcza w moich warunkach na pracę tego urządzenia przez 8 do 12 godzin, nie trzeba go zatem tak często napełniać. Zasilany zwyczajnie sieciowo, nie ma baterii, nie ma akumulatora, więc tyle w kwestii tego urządzenia. Tu jeszcze tabliczka znamionowa, oczywiście made in China, natomiast produkt, osobiście mam go 3 miesiące, używamy go codziennie i muszę powiedzieć, że spełnia swoją funkcję. Nie możemy oczywiście liczyć na to, że jeden nawilżacz nam wystarczy na cały dom, bo to, tak jak mówię, są też wersje dostępne, które są do 45-50 metrów kwadratowych, ale ja jestem zdania, że lepiej mieć w pomieszczeniu każde dziecko w swoim pokoju, żeby miało swój indywidualny. My kupiliśmy jeden na próbę, ale chyba skończy się zakupami kolejnymi do kolejnych pomieszczeń, żeby nie trzeba było przenosić tego urządzenia, bo to jest jednak trochę uciążliwe za każdym razem przenosić urządzenie z miejsca na miejsce. Dajcie znać, jakie u Was nawilżacze się sprawdzają w komentarzach. Jeśli komuś się podobał film i zamierza kupić to urządzenie, dajcie proszę subskrypcję. Dzięki i do usłyszenia.